Bździelik. Pewne podstarzałe małżeństwo nie miało dzieci. Ktoś doradził małżonkom, aby smrodzili do garnka. Małżonkowie robili tak, jak im radzono. Często chłopu podczas mucki chciało się bździć. Rzucał więc cep i pędził do garnka, a jego żona to już bez przerwy siedziała na garnku. Tak mocno pragnęła tego dzieciaka. Po jakimś czasie wylazło coś z garnka maleńkie jak piąstka. Wylazło i zaczęło rezolutnie gadać. Szczęśliwi rodzice całowali je, pieścili i nazywali bździelikiem. Pewnego razu, gdy gospodarz orał w polu, a żona zamierzała zanieść mu obiad, bździelik, rzekł. Pozwólcie, mateńko, ja zaniosę. O, mój ty chłopaczku, przecież jesteś taki maleńki. To nic, poradzę sobie. Zaniósł bździelik jedzenie w pole. A ojciec taki szczęśliwy, całuje chłopaka, pieści. Bźdzelik tymczasem, zaczął prosić ojca. Ojcze, pozwólcie mi orać. Ach, mój ty syneczku, przecież jesteś taki maleńki. To nic, pozwólcie, spróbuję. Zgodził się ojciec. Stanął chłopak za sochą i wcale go z bruzdy nie widać, ale orka idzie jak się patrzy. Szczęśliwy ojciec nie może się nadziwić. W tym właśnie czasie przejeżdżał tamtędy pan. Zatrzymał konie i zagadnął chłopa: Jak to się dzieje, człowieku, że ty posilasz się, a twoje woły same orzą? Nie same, panie, to mój syn orze. A gdzież on jest? Przecież go nie widać. Bzdzielik, chodź no tutaj! zawołał ojciec. Czego ojcze? zawołał nadbiegając bdzielik. Pan chce ciebie obejrzeć. Zobaczył pan chłopaka i za głowę się złapał. Cóż to za dziwoląg. Człowieku, sprzedaj mi tego chłopaka! Ależ, panie, przecież mamy go tylko jednego. Bzielik tymczasem powiada ojcu. Tato, jeśli ten pan da za mnie kupę pieniędzy, to sprzedawaj. Zgoda, rzekł pan i nasypał kupę złota. Zabieraj pieniądze, a mnie. Dawaj syna. Popłakał sobie ojciec chwilkę, oddał bździelika, a pan owinął go w papierek, włożył do kieszeni i zaciął konie. Gdy odjechali, bździelik zaczął kręcić się w papierku, aż wreszcie wygramolił się z kieszeni i zeskoczył na ziemię. Pan nic nie zauważył, i pojechał sobie dalej. Wdzielik tymczasem ruszył koleiną z powrotem. Gdy tak szedł, to wcale go z koleiny nie było widać. Po pewnym czasie wyprzedziło go dwóch złodziei, którzy idąc umawiali się, w jaki sposób mają ukraść woły u jednego gospodarza. Biegł, biegł bzdzielik jakoś dopędził złodziei i zawołał. – Złodzieje, dokąd to wy idziecie? – Obejrzeli się złodzieje i nikogo wokół nie dostrzegli. Przyjrzeli się dokładniej i zauważyli w koleinie toczącego się człowieczka. A skąd wiesz, że jesteśmy złodziejami? A wam co do tego? Jeśli chcecie, to mogę wam wołu wyprowadzić. A idźże że ty od nas precz! Dlaczego się złościcie? Jeśli mówię, że wyprowadzę, to wyprowadzę. Skoro tak, to zgoda! Odrzekli złodzieje. Jeden z nich wziął bździelika do kieszeni i ruszyli w dalszą drogę. Gdy już doszli do obory, wypuścili bzdzielika z kieszeni, a była to obora zamykana od wewnątrz. Wśliznął się bździelik przez szczelinę do wnętrza, schował się pod narożnicą i wrzasnął. Gospodarzu, gospodarzu, przyszli złodzieje twoje woły kraść! – Przybiegł gospodarz, obejrzał dokładnie oborę. Nikogo nie znalazł i poszedł do chałupy spać. Bździelik tymczasem odsunął zasuwy i wyprowadził woły. Złodzieje zaprowadzili je do ziemianki i jednego zarżnęli. – Dajcie mi kiszki! – poprosił bździelik. – Zaniosę do rzeki wypłukać. – Bierz i nieś! – Zaniósł bździelik kiszki nad rzekę i zobaczył biegnącego wilka. Nie wiedząc, gdzie ma się schować, wlazł do kiszki. Wilk zobaczył kiszki i zaraz je połknął razem z bździelikiem. Wilk poleciał sobie dalej, a bzdzielik powędrował po kiszkach i niebawem wysunął głowę spod wilczego ogona. Rozejrzał się dookoła i dostrzegł ojca orzącego zagon. Wyskoczył wtedy spod ogona, podbiegł ku ojcu i zaczął opowiadać: Byłem tam, byłem siam, byłem też w wilczej dupie! Szczęśliwy ojciec zaprowadził Bzdzielika do domu i żyli już nierozłącznie, i teraz chyba jeszcze żyją.